No cześć moi drodzy, Marcin z tej strony, będziesz zaskoczony. Słuchajcie, wyszliśmy sobie z synem na spacer. Kacperek, poczekaj. Poczekaj, Kacperek, na mnie. No właśnie, ta młodzież szybko chodzi. Ja już stary, to już go nie dogonię. Nie nadążam za nim. No to jest młody. Powiedz coś, Kacper. Przywitaj się, pomachaj. Troszkę wstydliwy, bo jeszcze nie występował przed kamerą. No i tak idąc sobie tym spacerkiem, naszła mnie taka myśl, że chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć o energii. Więc mówiąc o energii, nie mogę nie wspomnieć o pozytywnym myśleniu. Słuchajcie, naukowcy, tacy jak między innymi Richard Feynman, Einstein, Bohr i wielu innych fizyków, i nie tylko fizyków, już dawno udowodnili, że skład Wszechświata to mniej więcej 99% energia, a niecały 1% to jest materia. A dokładnie to jest tak, dokładnie tej materii to jest nawet niecały 1%, to jest coś, energia to jest tak naprawdę 99 i po przecinku 9 dziewiątek, a materia to jest tam coś 0, po przecinku jest chyba z 9 zer. No, nie będę się zagłębiał w tą matematykę. Chodź, idziemy dalej. No, widziałem. Look at me! No, dawaj. Mokra trawa i to wystarczy, żeby się fajnie bawić, tak? Mokra trawa i wystarczy, żeby się fajnie bawić. No, super, super. Fajnie. No, fajnie jest, jak dzisiejsze dzieci doceniają takie proste rzeczy, nie? Nie musi mieć przy sobie tableta czy tam nie, konsoli, tylko potrafi bawić się w ten sposób, że rozpędza się i śliska się na mokrej trawie. To mi się przypomina trochę moje dzieciństwo, kiedy nie było tych wszystkich sprzętów, tych wynalazków technicznych, technologicznych i można było się właśnie byle czym bawić. Ale o czym chciałem wspomnieć? Wszechświat to przede wszystkim energia, tak jak wspomniałem, i warto o tym wiedzieć, bo wtedy pozytywne myślenie nabiera zupełnie innego sensu. Ilekroć Wam ktoś powtarzał, myśl pozytywnie, będzie wszystko ok. No i tak naprawdę, no co? No próbowałeś myśleć pozytywnie, czasem Ci coś wyszło z tego, ale z reguły pewnie nic się tam nie działo specjalnego, co nie? Nie wiem, próbowałeś może już, może próbujesz od 10-15 lat myśleć o tym, że będziesz milionerem i nadal nim nie jesteś, albo cokolwiek innego. Podoba Ci się jakaś dziewczyna albo chłopak, zabiegasz o nią, o niego od wielu miesięcy, no on się tobą nie interesuje, chociaż myślałeś pozytywnie, że go zdobędziesz, że ją zdobędziesz. No więc, żeby to pozytywne myślenie skutkowało, żeby przynosiło odpowiedni skutek, to musimy sobie uświadomić, że pozytywne myślenie to inaczej wysyłanie intencji w odpowiednim kierunku, tak jakby w odpowiednie miejsce i o odpowiedniej wartości. Tylko że ta intencja nie może być taka stop. Ta intencja nie może być na zasadzie ja chcę mieć dużo forsy, czy ja chcę mieć przystojnego chłopaka, ale tak naprawdę wewnętrznie czujesz jakąś obawę, że tego nie osiągniesz. Więc jeżeli czujesz taką wewnętrzną obawę, że tego możesz nie osiągnąć, to jednocześnie wysyłasz złą intencję tak naprawdę. Jeżeli czegoś pragniesz, ja tu nie chcę Wam robić wykładu motywacyjnego, chcę Was tylko nakierunkować, jak należy myśleć pozytywnie. Ja nie jestem profesjonalnym mówcą motywacyjnym. Ja Wam mówię tylko z własnego doświadczenia, to co się dowiedziałem w książkach, na jakichś tam wykładach, sympozjach, na których udawało mi się być jako gość. I to, co przetestowałem na swojej skórze, że tak powiem, zauważyłem, że jeśli ja chcę coś osiągnąć,
i myślę pozytywnie, aby to osiągnąć, to ja muszę przede wszystkim czuć, jakbym już to miał. Nie mam tego, ale muszę to poczuć, jakbym już tu miał. I wtedy wysyłam odpowiednią intencję, czyli energię. I tak, moi kochani, my emitujemy energię poprzez nasze myśli, poprzez nasze właśnie intencje, to jest energia. A energia to jest coś takiego, co jest i to nigdy nie zniknie. Jeżeli to zostało wyprodukowane przez Twój umysł, to nigdy nie zniknie. To gdzieś dotrze i to może wrócić do Ciebie w zależności właśnie, jaka to intencja będzie. Ale to nie znaczy, że Ty pomyślisz raz, że raz Ci się tak uda i już będziesz szczęśliwy i już Ci się będzie wiodło. Ty musisz cały czas, tak naprawdę 24 godziny na dobę, być przekonany, że coś, czego pragniesz, już się stało. Czyli innymi słowy, tworzysz swoją rzeczywistość. Dlatego właśnie uważam, że powinniśmy mieć świadomość o istnieniu, o przepełniającej nas energii, o przepełniającej wszechświat energii, bo energia to nie tylko fale Wi-Fi czy fale radiowe, ale to również Twoje intencje, Twoje myśli, Twoje marzenia. Więc skoro widzicie efekty Wi-Fi w postaci internetu, w postaci wyświetlanych obrazów, widzicie efekty, fal radiowych w postaci słyszalnej muzyki, to uwierzcie, że możecie zobaczyć efekty, a na pewno zobaczycie efekty energii, którą sami emitujecie. Czyli właśnie intencje, pozytywne myślenie. To jest energia. To jest energia. Wasze emocje to też energia. I to na pewno w jakiś sposób wpływa na własne, na wasze życie. Dziękuję. Jeśli Wam się podobało, Kacper, poczekaj. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do następnego odcinka.